Niemal 2 promile alkoholu w organizmie miał sprawca wtorkowego wypadku w miejscowości Pawłówka w gminie Krasnopol. Za jego niefrasobliwość życiem zapłaciła 42-letnia kobieta, pasażerka kierowanego przez niego samochodu. 27-latek kierujący Volkswagenem, jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z prawidłowo jadącą Mazdą. Za jej kierownicą siedział 24-letni mężczyzna, który na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Policyjne statystyki są porażające. Tylko w ciągu ostatnich 8 dni funkcjonariusze zatrzymali na podlaskich drogach niemal 50 nietrzeźwych kierujących. Rekordzista, kierowca zatrzymany w Białymstoku, był tak pijany, że próbując wyjechać z parkingu, po prostu zasnął za kierownicą. Wprost ze swego BMW trafił do izby wytrzeźwień. Miał w organizmie prawie 4 promile alkoholu.